Podczas prowadzonego remontu wieży ratusza miejskiego dokonano sensacyjnego odkrycia. Otóż po zdemontowaniu iglicy krzyża z chorągiewką z datą 1669 rok i metalowej kuli w jej wnętrzu znaleziono ołowianą tubę z 5 oryginalnymi dokumentami z połowy XVI wieku pisanymi łaciną i niemieckim gotykiem. Najstarszy z dokumentów pochodzi z roku 1669 i podpisany przez Stefana Batorego. Drugi z dokumentów pochodzi z XVI lub XVII wieku. Kolejne wspominają o królach Janie Kazimierzu i Michale Korybucie Wiśniowieckim oraz Augustie II. Obserwujemy moment rozcinania ołowianej tuby znalezionej na wieży ratuszowej. Moment otwarcia ołowianej tuby z dokumentami, które w tej chwili są nam nieznane. Uderzenie głuche czegoś po ścianie. Gumka jakaś. Nie, to jest sznureczek. Czy gumek wtedy nie było? Co? No bez powietrza to... Historyczny moment. A matryca na dolara na pewno będzie. To ty mówi po niemiecku. O, jest. Pięknie. To jest napisane. Tak, i rozwijamy teraz to. No i tu nie będziemy. To jest tak? Musi być. Nie palczy. O, i mapka. No i mamy zwoje. Na pewno. To jest następnym już. Pieczęć. Jest, który? Jest. Pieczęć. 850. 32. 32. 1832. Delikatny trzeci. Nie, no bez związania może. Znaczy tak, delikatny. Bo potem i tak będziemy to musieli z tym porządek zrobić. Jeszcze raz, chce pan tego dotykać w ogóle, to niech pan wyjmie rękę. Bo pan brudne ręce po wyświetleniu. No i tak. No tak. No to jest kwas, później może zareagować. Ale może do winy kupić, nie? To jest w środku jeszcze więcej. To w tej będzie matryca na tego dolara. W tym roku właśnie w tamtym to było. Mhm. Prawie przywrócili. To będzie dużo tego. No to jest pergamin, tak? Czy nie? Nie, to jest na tym... Magista, coś tam. Magister, jakiś mistrz, który to robił tak dalej. No Dariusz. 1721. Ale tak pod kątem panowie wszyscy roli robicie, może tak centralnie lepiej. To ja się dobrze robić? No nie bardzo, to trzeba byłoby stąd zrobić, nie? Żeby coś było normalne. Coś też odpowiedzi na temperaturę. To ma ten napisać, kto robi. Koniecznie. Tak zdjęcia. Gdzieś stanowi te przesłanie na poprawę.
zdać, wiedzieć, co tu jest. Dokładnie, tak. Będzie przebieg historii właściwie. To zweryfikuje to, co jest zapisane w książkach, które my czytamy. Mm-hmm. Będzie jakaś korekta. Mm-hmm. Albo może jest dalszy ciąg tamtego, wiesz? Tu nie jest związany. Bo to jest... To może tak. W papierze jest podobny jak i tamte. Następny zwój to może być. To już są starsze, nie? Tu delikatnie, bo to będzie już jak cygaro zmienione. To jest najbardziej zmienione. Dobra, a tu odbija to. Tylko od razu tak do fotografowania zrobimy. Mhm. Oj, sklejone? Tutaj nie da. Jak tu przetrzymam, a pan? Zobaczcie na skupę. No, tu będzie trzeba kawałkami fotografować. Zobaczymy potem, czy da radę całość. No to robi pan po nią. No to pęknie. To może pęknąć. Teraz tutaj nie będzie widać tego. Troszkę mocniej. Tylko palce. Jest może już akt sam nadany. Praw miejski. W roku 1000, bo milenium to jest 1000, tak? Tak. Ileś tam i tak dalej. Tak. Dojdzie do siebie. Nie nosiły. Stefan Batory tutaj się pojawia. Tak. Pojawia się Stefan Batory. Rzeczy. Coś jest po warmińsku? Nie, to musi być ktoś, kto zna dobrze łacinę. Na uniwersytecie. Bo trzeba... Zrobi pan. Poczekajcie panowie jeszcze, pan zrobi. Dokument 1731, najstarszy. Dokument, który jest zgodny z tą tablicą. Tak jak ta chorągiewka z tego samego okresu. Tak. I potem dwa jeszcze starsze. Tak. Z tego wynika, że podczas remontu wieży w roku 20, bo ona była remontowana, nikt tam niczego nie dokonał. Nikt nie znalazł. Zresztą poszczały, które są nieruszone, świadczą o tym, że tam do tego miejsca nie. To teraz jakby pan ułożył jeszcze tak te wszystkie, jak były, nie? W kolejności? Tak, nie, tam w kolejności już nie zachowamy, nie? Tam mógłby pan jeszcze nie zwijać? Tylko tak ułożył. Także tak. I to pewnie ten papier, co był w osetniku produkowany. Ten dokument pan przerzucę na CD-ROM i wyślę do tej znajomej. Ona akurat jest doktorem habilitowanym akurat od tych spraw. Znaczy, na dzień dzisiejszy te materiały trafią do sejfu burmistrza. W takim wydaniu, jak teraz są.